Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jakiś troll tam biega. Na dzień dobry, widzę. Okej. Dziś spędzimy sobie jeszcze czas eksplorując tereny tutaj. Avanjznel. Tak, to jest tam, gdzie mamy ten miecz znaleźć, tej jednej babki z pękniny. Spokojnie, tam się udamy w swoim czasie, ale najpierw idziemy tam, jakiś grobowiec widzę. A trolla olewamy, z trolem to mnie tam, wiecie. O! Wtem! Janese też. Ale długo się nie może pozbierać, dobrze. Dobrze, dobrze, Fuzroda... Nie, Fuz... Fuzroda, czy Fuzdora? Fuzdora, chyba, nie wiem. Nieważne. W każdym razie długo działa to ogłuszenie, tak on tak poleci, ubudu i jest potem chwilę taki nieprzytomny, tak dochodzi do siebie, to jest fajne. Potężny jest ten krzyk. Znowu jakiś pająk, kuźwa. Ale teraz mi się wolno regeneruje. Nie, regeneruje mi się tak samo, tylko mam więcej po prostu tego. Jak to się nazywa? Stamina? Może, tak? Wytrzymałość? Angarwunde! Jakieś. Okej. Tam jest jakaś chatka. Tu jest jakiś fort. Znowuż, okej. Leczonko. Widzę, że to jest dużo przeciwników. Warownia Trewy. Dobra, to na razie tu nie idę, po prostu sobie odkryłem. Nie chce mi się dzisiaj walczyć z nimi. Idę do, nie wiem, do wiatraka. Albo do tej wieżyczki, bo jest bliżej. Może. Nie wiem. Tunel z warowni. O. Okej. Nie, wcześniej jest farma, ewidentnie. Idziemy do farmy. Także mówię wam, może to wam się wydawać nudne, ale ja chcę odkryć każdą lokację, tak czy siak, teraz jeszcze. Żeby jak już skończymy całą grę, żeby wszystko było odkryte i żebyśmy już nie wykonywali nic po zakończeniu wątku głównego. Taki mam plan. Halo, dzień dobry. Co to? Co ty robisz? Czemu ty nie bijesz, strażnik Krift? To miejsce mnie nudzi. Dobra, spadam stąd. Nie wiem, czemu ty mnie bijesz, strażniku Rift, ale... O, bandyty! Okej. O! Skóra to ja biorę. No dobra, spadajcie. Nie wiem, czemu w ogóle myśliwi mnie biją. I czemu mnie strażnik Rift bije. I czemu pająk we mnie strzela. No to mnie akurat nie dziwi, ale... Dobra. A gdzie ten drugi? Były dwa. Halo? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest drugi. Okej, okay, jakaś wieżyczka odkryta znowu. Strażnica w Rift.
Odkryto. Co to było? To kiepski moment na zgubienie. O, a ty już padłeś, to dobrze. Dobrze, mięsa nie biorę, bo nie ma po co. Sukin, pokaż co potrafisz. Sukin? Okej. Wytrych złota może być. Co to? Jakiś ten. Mieczyk. Fajny. Ciężki pancerz wzrasta, super. Dobra, a tu na środku już nic nie będzie? Halo? Tu? Nie, nie tu. Tu. Kto mnie strzela? Czemu strażnik Rift nas bije? Jesteś powalony, gościu. No i nie chciałem cię zabijać, ale musiałem. No i tyle w temacie. No i dobra, gdzie teraz idziemy? Tu nas prowadzi jakaś lokacja, dobra. Niech tak będzie. Ale ten strażnik był jakiś powalony, ja nie wiem, czy to jakiś bug, że on nas atakował, czy kiciul. Przecież nic nie zrobiłem, nie byłem poszukiwany ani nic. Myśliwi też mnie bili, ja nie wiem. Zając. Kto? Halo, tu był jakiś wróg, nie ma wroga. O, jest. Aha, ona poluje. A to poluj. Do łosia tak mówi. No dobra, można i do łosia. A my lecimy w stronę, nie wiem, jaskini jakiejś. Więcej jaskiń widzę. Dobra. Oj, wybaczcie, musiałem odkaszlnąć porządnie, dlatego się na chwilkę wyciszyłem. O, okej. Okay. Jaskinia Łaminoga. Tak. Wow. Okej. Okay. A my idziemy dalej tutaj w tym kierunku na razie. Co to? Skąd ty się wzięłaś tutaj? Halo? Ale przynajmniej tu jest ewidentna dróżka. Jakiś szlak tu prowadzi, więc nie jest źle. Więc przynajmniej wiem, że idziemy w kierunku jakimś sensownym. O! Nawet drogowskaz. Dobra. No, chciałem wybrać. Ups. Cóż to będzie za lokacja? Jakaś wieża.
również. Nilheim. Oby to było warte mego czasu. O. Halo? Mogę z wami coś zrobić? Co znowu? Aha. Nieważne. Okej, nieważne. Jeśli na razie nic tu nie ma, rozumiem. Okej. Tak? Halo? O. Tak? Biorę wszystko. Paski skóry, jasne. A ciekawe, że mnie nie biją? Wiem, co się zbagowało. Zbagowało się, że to, że źli mnie nie atakują, a dobrzy mnie atakują, tak? No, może tak się nie stało. Dobra, tepiemy się teraz do warowni Trewy. I idziemy się odwrócić w miejsce w lewo. O. O, widzę korzeń Nirnu, czy jakoś tak. Dobrze, idziemy. Chodź tu. O, tam coś jest. Fajno. No, niewidzialne ściany, Boże. Halo. Dobra. Oba wilki zabite. To jest jakiś domek w ogóle. Przydałoby się go odkryć. Misiek! Sześć poleciał. No i git. Najpierw chodźmy do tego kamienia jakiegoś, a potem... Weź to na przechowanie. Wrócę po to później, dobrze ci zapłacę. Tylko nie zgub tego. Nie mam czasu na rozmowy. Zabiję cię, jeśli na mnie doniesiesz, albo mnie wykiwasz. Nie żartuję. Nie mam czasu na rozmowy. Bije cię, jeśli na mnie doniesiesz, albo mnie wykiwasz. Nie żartuję. Okej, okay, spadaj, dziadu. Ale już drugi raz nas to spotyka chyba w tej serii, nie? Drugi ścigany. Wow. Wow, co to było? Co się dzieje? Co jest? No. Ruiny Bhalft. O, nie żyje. Kurde, nie dobrze. Okej. O, muchomory to ja biorę, bo to się do miksturek przyda.
czy ktoś tędy przebiegał? Tak. Skąd to masz? A, nieważne. Masz. To niewiele, ale zawsze coś. Znajdę tego złodzieja i zamorduję go! Okej. Zwycięstwo jest twoje! Poddaję się! Myśmy mu oddali w miecz żaru, a ta go zabiła. No i dobra. Może być. Dobra, idziemy do tej chatki teraz. Co za misiek znowu, ja nie mogę. I w ogóle... Gdzie prowadzi jakaś droga na górę? Może tutaj? Ja wiem. Mhm. Ewidentnie. Trafię tego lisa. Trafię! Wow. Nie, nie trafiłem. Co ja trafiłem? I to co ja wtedy trafiłem? Bo ja nie wiem. Twasie jajo. Skóra łosia, małe poroże, orkowa strzała. I domek. Chata Frokiego. Froki, halo! Who are you? Chodźmy pogadać z Frokiem. O, ucznictwo. Fajno. Tylko tego potrzebujemy. Ludzi z miasta, którzy wtrącają się, chcąc wcisnąć nam swoje cenne bóstwa. Ja nie. Nie wierzę w bóstwa. Dobrze. Jesteśmy w Skyrim i powinniśmy honorować stare tradycje. Ci obcy nie szanują nawet swoich bogów. Nie mówiąc nawet o Kin i jej świętych próbach. Czym są święte próby? To stara tradycja Nordów. Test, dzięki któremu można okazać swą wartość w oczach Kin. Okaż, że jesteś myśliwym, a nie zwykłym rzeźnikiem. Kin naucza nas, by szanować zwierzęta i błogosławi myśliwego, który stawi czoła ich czempionom. Prawdziwi myśliwi Nordów to ci, którzy przetrwali próby. Myślisz, że masz dość siły, by otrzymać błogosławieństwo Kin? Z przyjemnością przekazałbym tę tradycję następnemu pokoleniu. Tak, powiedz mi co mam zrobić. Nie wiem co to w ogóle za gościu i o czym on gada, ale okej. Musisz pokonać błogosławione przez Kin duchy opiekuńcze. Namaszczę cię symbolem wilka, kraba i ślizgacza. To zmusi ducha opiekuńczego do ujawnienia się, gdy dotrzesz do jego leża. Tam musisz się udać. Co muszę zrobić? Wróć, gdy pokonasz duchy opiekuńcze wilka, kraba i ślizgacza. Duch opiekuńczy ślizgacza? Poważnie? Nie lekceważ tego, szczeniaku. Nawet podrzędna bestia może zabić słabych i aroganckich. Próbujemy z silniejszymi przeciwnikami, jeśli to przeżyjesz. Okej, opowiedz mi o Kin. Ci pochlebcy ze świątyni nazwaliby ją Kinaret. To zaledwie blady cień prawdy. Podobnie jak w przypadku wszystkich świątynnych bóstw. Kin, błogosławiona żona wojowniczka. Wdowa po szorze.
Opiekunka prawdziwych norskich myśliwych. Jest matką dla ludzi i zwierząt. A welonem jej burza. O, potrafi mówić i pić jednocześnie. On jest dobry. Czy Heiming to twój syn? Wnuk. Silny chłopak. Jego rodzice byli w Helgen, kiedy... No, wiesz... Lubisz spędzać czas z Heimingiem? Nie mogę powiedzieć, że za pierwszym razem byłem dobrym ojcem. Ale skoro tu już jest, mam coś na kształt drugiej szansy. To dobry chłopak. Dobra. Halo? Kiedyś sam zabiję smoka. O, lubisz tu mieszkać? Nie jest tak źle. Tęsknię jednak trochę za rodzicami i Helgen. Froki nie umie gotować i nie ma tu z kim porozmawiać. Czy twoi rodzice zginęli w Helgen? Tak, ale nie mów nic Frokiemu. Nie zrozumiałby. Opowiedz mi o sobie. Froki nie pozwala mi jeszcze samemu polować, ale ciągle opowiada, jak to w wieku 11 lat upolował swego pierwszego jelenia. Okej. W porządku. Dobra, to wychodzimy. Mam jakieś próby do zrobienia, okej. Okay. A teraz... No czekajcie, tu się tepniemy. O, tu jeszcze jest jakaś chatka inna. A to jest obóz cesarskich. Okej. Okay. Czyli to są obozy cesarskich po prostu. A, no to dobra. Te symbole. To nic ważnego. Myślałem, że jakiś, nie wiem, leży smoka z dogiem Skyrim, takie epickie, nie? A, to takie, takie nic. Chodź tu, misiek. Dostał. Jeszcze wilki. Okej. Okay. Wilki mogą być. Ale ten gość był dziwny, jakieś próby kazał mi tu robić. Duchów. Miśku, chodź tu. No i czemu... Aaaa... Nieważne. Jaskinia miodowa. Tam jeszcze jakaś chatka jest. Sobie najpierw tą chatkę odkryjmy, a potem już... pójdziemy bardziej tam na środek. I to będą chyba wszystkie lokacje tutaj, z wyjątkiem tam jeszcze jednej na krańcu mapy, do której nie wiedziałem jak dojść. O, lisek. O, tam jeszcze coś jest. Ale jak tam się dostać, to już w ogóle nie mam pojęcia. Czy to jest... Chata Lechemika. Przecież to jest dla Ingun potrzebne. Jeszcze psianka, ty! Będę miał coś oddać chyba dla niej teraz, w końcu. Muchomory, jasne. Wow. No to dobra, coś tam żeśmy znaleźli. Dziennik alchemika. Przybycie w to miejsce okazało się znakomitym pomysłem. Miejscowa flora zdaje się mieć wiele pożytecznych właściwości. Udało mi się sporządzić kilka nowych mikstur. Bogata gleba na zewnątrz pozwoliła mi wyhodować wspaniałe rośliny. Dziś wieczorem zamierzam zebrać więcej grzybów, bo moje zasoby zaczynają się kończyć. Przyniosłem pracę alchemiczną na dwór. Południowe powietrze doskonale wpływa zarówno na moje zdrowie, jak i kreatywność. Okej, okay, tyle. O. 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 Marchewki to może nie trzeba.
książki to sobie wezmę. Dobra. Wow, ale co? To jest coś tutaj, nie? Dobra, tepiemy się. Na siłę tam nie będę szukać. Tepiemy się tu i. Czekajcie. O! Pójdziemy sobie jeszcze tutaj. Do tego grobowca. Przy okazji zabijemy łośka dla skóry. Czy tu już jest pusto chyba, nie? Tak mi się wydaje. Wszystkie lokacje zostały tutaj w miarę ogarnięte. Fajnie, podoba mi się. Myślę, że będzie można zacząć robić te wątki poboczne teraz już w następnych odcinkach. Ale te całkiem poboczne. Jeszcze nawet nie Gildie Magów, tylko jeszcze jakieś inne. Komnata Greymunda, okej. Okay. Ale tu jeszcze jest jakiś jaskiniec i sobie jeszcze do tego jaskińca tylko zajdziemy i zakończymy odcinek, mi się wydaje, w tym miejscu. I poza odcinkiem oczywiście się przygotuję i zaczniemy robić już jakieś questy chyba, żeby tak jakoś nudno nie było. Także coś tam się będzie działo, mam nadzieję, ciekawszego niż teraz przez te 3-4 odcinki się działo. Wow! Ej, ja tędy nie przejdę. Muszę iść mostem. Czy to jest Iwarsztet? Oczywiście, że tak. Ej, to jak tu jestem, to od razu w tym Iwarsztet sobie poszukamy tych rzeczy dla tej alchemiczki, czy dla czarodzieja tego. Dla czarodzieja z pękniny. O, właśnie. Tak jest. Misiek. Jak spadł! Wow. No to chyba go zabiłem. Taka ta jaskinia jest? Sosnowa grota. Dobra. Na razie chyba wszystko odkryte, co... Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Co? Należę do gildii. Czy to wystarczy, by wycofać nagrodę za mnie? Mogę sprawić, że rozwiążą się wszystkie twoje problemy ze strażnikami, ale będzie cię to kosztować. Pasuje? Tak, wycofaj nagrodę za moją głowę. Załatwione. A teraz odejdź, zanim wpakujesz mnie w kłopoty. Ale... Okej, okay, ale czemu w ogóle, za co ja byłem ścigany? Nie mam pojęcia. Okej, okay, w każdym razie tu sobie zakończymy odcinek i w następnym poszukamy chyba tych rzeczy dla tego czarodzieja w Iwarsztet, bo tak było tam pokazane w tym queście, że one są w Iwarsztet i pomyślimy, co robimy dalej. Także póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.